W rolniczej gminie Zadzim, gdzie w 1759 gospodarstwach na obszarze 11 300 hektarów uprawia się głównie zboża i ziemniaki, dziękowano za tegoroczne plony. Gospodarzem gminnych dożynek była tym razem wieś Charchów Pański, której większość rolników specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego i rzeźnego. Jak każe tradycja, gminne święto plonów w Charchowie Pańskim rozpoczęło się polową mszą na placu tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękczynienie za tegoroczne zbiory chcemy przyzywać wstawiennictwa Pani Jasnogórskiej i prosić, by wypraszała dla każdego z nas, dla wszystkich naszych bliskich, dla całej naszej wspólnoty obfitość Bożych łask. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Drodzy przyjaciele Chrystusa, zebrani dzisiejszą uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej na dorocznych dożynkach dziękczynienia za tegoroczne plony. Dziękujemy dziś Bogu za Jego obecność, za Jego hojne dary. Nie rzucim, Chryste, świątyni Twej, nie damy pogrześć wiary. Poświęcono wieńce i bochny dożynkowego chleba, po czym starostowie dożynek, Beata Woźniak z Charchowa Pańskiego i Krzysztof Chmielecki ze wsi Zawady, przekazali kapłanom okazały bochen chleba. Za wysiłek i tegoroczne plony dziękował rolnikom wójt gminy Zadzim Włodzimierz Owczarek. Obchodzimy dzisiaj gminne święto plonów naszej ziemi, czyli dożynki. Jest to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale wdzięczność za zbiory. Mozolna praca i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do tradycji. Dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb. Chleb, który jest udziałaniem Stwórcy i człowieka. Starostowie dożynek przekazali chleb z tegorocznych plonów gospodarzowi gminy Zadzim Włodzimierzowi Owczarkowi. Delegacje sołectw, organizacji społecznych, pracownicy gminy i gminnej oświaty przekazywały w korowodzie dożynkowym wieńce, bochny chleba i kosze z tym, co obrodziły pola, ogrody i sady. Przewodniczącego także dobrze znamy, przyświerkiem dla niego zaraz wykonamy. Rolnikom wręczono medale Zasłużony dla Rolnictwa oraz nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę i bezpieczne gospodarstwo rolne w gminie. Pierwszą nagrodę za najładniejszą zagrodę otrzymali Krystyna i Stanisław Więźlakowie z Charchowa Pańskiego. Trzeba na wszystko zapracować. Po prostu. A jak to się robi? Trzeba wstawać i pracować. I podglądać drugi, co robią. I jak to na dożynkach, nie brakowało celnych i wesołych przyśpiewek. W naszej wiosce sołtys dobrze rządzić umie, jak on słowo powie, każdy go zrozumie. Na naszych dożynkach wszystkich was witamy, rolnikom, rolniczkom ukłony.
Mijający rok gospodarczy był dla rolników bardzo trudny. No, rok był ciężki ze względu na to, że zima się przedłużyła, duże mrozy. Także jak w moim gospodarstwie 30% uległo zniszczeniu dokładnemu. Następnie później były posiane zboża poprawkowe, była susza, no ale suma summarum słomy niewiele, ale zboża oddało. Także że no, przeciętny rok. Były właśnie wymarznięcia w tym roku i musieliśmy przesiewać zboża jeszcze raz, no ale dzięki Bożej łasce sprzątnęliśmy plony. Gości częstowano smaczną wędliną, chlebem ze smalcem, kiszonymi ogórkami i pomidorami. Kto chciał, korzystał ze stoisk gastronomicznych, handlowych i doradczych. Znakomita dożynkowa zabawa trwała do późnego wieczora.